Szanowni Państwo, niespełna miesiąc temu, w niedzielę 9 marca 2014 roku, znany i bardzo kontrowersyjny szwedzki pastor charyzmatyczny Ulf Ekman ogłosił, iż zamierza konwertować do Kościoła katolickiego. W oświadczeniu, jakie przedstawił zaskoczonemu zborowi, który swojego czasu zbudował od podstaw, i równie zaskoczonym liderom tego zboru, stwierdził, co następuje. Zobaczyliśmy w Kościele katolickim wielką miłość do Jezusa i zdrową teologię opartą na Biblii i klasycznym dogmacie. Doświadczyliśmy bogactwa życia sakramentalnego. Dostrzegliśmy logikę posiadania solidnej struktury kapłańskiej, która strzeże wiary Kościoła i przekazuje ją z pokolenia na pokolenie. Spotkaliśmy etyczną i moralną siłę oraz stałość zdolną do przeciwstawiania się opinii ogółu, a także miłosierdzie względem biednych i słabych. I wreszcie nawiązaliśmy kontakt z milionami charyzmatycznych katolików i zobaczyliśmy ich żywą wiarę. Koniec cytatu. Już ta wypowiedź byłego pastora Ulfa Ekmana wskazuje, jakich deficytów doświadczał szwedzki charyzmatyk, znany przecież przez wiele lat z krzewienia teologii sukcesu, z krytykowania protestantyzmu jako uprawnionej biblijnie formy chrześcijaństwa, krytykowania klasycznych pojęć teologicznych ukształtowanych w historii teologii chrześcijańskiej, znany z kontrowersyjnych proroctw, i znany też z wielkiej pewności, jaką przypisywał kolejnym swoim krokom, także temu krokowi z 9 marca 2014 roku. Można przyjąć, że reprezentowana przez Ekmana relatywizacja klasycznej spuścizny ewangelikalnej i też indyferentyzm doktrynalny, z którego był znany, otworzyła drogę do przyjęcia katolicyzmu jako optymalnej, jego zdaniem, formy realizacji ideału chrześcijańskiego. Wydaje się, że podobna postawa jest typowa dla wielu innych kręgów. Mój przedmówca wspomniał grupę skupioną wokół Kenneta Coplanda i Tony Palmera, do których 21 stycznia bieżącego roku zwrócił się, zresztą bardzo ładnie, wzruszający sposób, papież Franciszek za pośrednictwem iPhone'a. Obecnie jesteśmy świadkami wielu konwersji przedstawicieli środowiska ewangelikalnego na rzymski katolicyzm. Tu mogę wskazać Jaya Budziszewskiego, którego pradziadek był jednym z pierwszych polskich pastorów baptystycznych w USA. Francisa Beckwitha, prezydenta Ewangelikalnego Towarzystwa Teologicznego w Stanach Zjednoczonych, czy Scotta Hanna, znanego, publikującego w wielu językach apologetę katolickiego. To są byli wybitni ewangelikaliści. Oczywiście różne są powody konwersji na katolicyzm, konwersji na różne wyznania. Nie miejsce, żeby tutaj o nich mówić, ale chciałem zaznaczyć w tym punkcie, że właśnie często dzieje się tak, że indyferentyzm doktrynalny, czego przykładem byłby Ulf Ekman, prowadzi do kroku w stronę religii, która zapewnia mocno zdefiniowany korpus doktrynalny i jednocześnie silną strukturę organizacyjną. Oczywiście nie mam zamiaru kwestionować kroku Ulfa Ekmana i traktuję go jako przejaw wolności sumienia, z której ten wybitny działacz religijny skorzystał. To jest jedno podejście, które zaznacza się w dzisiejszym świecie ewangelikalnym. Po drugiej stronie mamy do czynienia z postawą wręcz przeciwną, z radykalnie przeciwnym stosunkiem ewangelikalistów do rzymskiego katolicyzmu. Chodzi mi o postawę dominującą pośród polskich przedstawicieli tego nurtu religijnego. Jest to postawa, którą określam mianem obsesyjnego, dogmatycznego antykatolicyzmu. Czyli mamy do czynienia z dwoma biegunami. Jeden,
który wiąże się z indyferentyzmem, a ostatecznie w pewnych przypadkach konwersją na rzymski katolicyzm. Po drugiej stronie mamy właśnie ten, jak to nazywam, obsesyjny, dogmatyczny antykatolicyzm. Ów antykatolicyzm polega na ustawicznym porównywaniu się ewangelikalnych chrześcijan z rzymskim katolicyzmem, na budowaniu swojej tożsamości, na przeciwstawianiu się elementom właściwym doktrynie i praktyce katolickiej. Dalej na świadomym bądź nieświadomym, nieuczciwym prezentowaniu Kościoła katolickiego i, co za tym idzie, utrzymywaniu postawy ciągłego antagonizmu. Teza mojej prezentacji jest taka, iż ta postawa dominuje w polskim ewangelikalizmu. Jest dla niego typowa. Oczywiście zastrzegam, że nie wszyscy ewangelikalni taką postawę przyjmują i nie wszędzie. Mamy do czynienia z chlubnymi wyjątkami. Można na przykład wskazać ewangelikalnych luteran w Polsce, którzy tego typu postawy w zasadzie nie reprezentują. I można w tym kontekście zastanawiać się, na ile ich pozycja jako większej wspólnoty właśnie determinuje bardziej łagodny stosunek do Kościoła katolickiego. Zanim przedstawimy typowe cechy obsesyjnej ewangelikalnej antykatolickości, należy zaznaczyć, że u jej podstaw leżą poważne przyczyny. Po pierwsze, długa tradycja XIX-wiecznej ewangelikalnej kontestacji Kościoła katolickiego w świecie anglosaskim. Przeszczepiona zresztą na grunt polski przez fundamentalistycznych misjonarzy. Zwykle właśnie fundamentalistyczne formy religijności są misyjne i takich założycieli posiada ewangelikalizm polski. Radykalnych, fundamentalistycznych, najczęściej misjonarzy ze świata anglosaskiego, który tradycyjnie był nastawiony w całej swojej rzeczywistości negatywnie do tradycji katolickiej. Po drugie, trzeba pamiętać o katolickiej opresji wywieranej na innowierców na ziemiach polskich aż po czasy Soboru Watykańskiego II, chociaż przejawy takiego negatywnego podejścia do mniejszości zaznaczyły się na przykład w latach 90. XX wieku w ramach tak zwanej akcji antysekciarskiej, gdzie czołową rolę odgrywało zawsze użyteczne stowarzyszenie Civitas Christiana, kiedyś stowarzyszenie Pax, zresztą zakorzenione w przedwojennej falandze. Dalej, wśród przyczyn tej antykatolickiej postawy wskazać należy też swoiste osaczenie katolicyzmem, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy zaczęto budować, zwłaszcza po śmierci marszałka Piłsudskiego, katolickie państwo narodu polskiego, ale także to zjawisko zaczęło rysować się po upadku komunizmu w roku 1989. Na szczęście w tym zakresie nastąpił pewien przełom. Mamy do czynienia z odpływem tej fali naporu katolicyzmu. Ale w tym kontekście trzeba stwierdzić, że katolicyzm polski jest religią misyjną. Jest religią w wielu przypadkach prozelityzującą, czyli nieuczciwie wciągającą w swój obręb osoby nieżyczące sobie tego. Tą formą prozelityzmu w moim odczuciu jest nasycanie życia publicznego, przesadne nasycanie życia publicznego elementami katolickimi, obecność religii w szkole publicznej, w urzędach, w ceremoniach państwowych. No i wreszcie ostatni powód, który sprawia, że ten sentyment antykatolicki jest wśród ewangelikalistów polskich bardzo mocny, to jakość ludowego katolicyzmu polskiego, który zawiera elementy pobożności tradycyjnie kontestowane w protestantyzmie od 500 stuleci, i te, przypuszczam, elementy ludowej pobożności katolickiej bardzo mocno zamanifestują się w trakcie nieodległej w czasie kanonizacji Jana Pawła II. Wyliczone przesłanki powodują, że typowy polski ewangelikalista podlega antykatolickiemu treningowi. Ten trening jest elementem procesu formowania ewangelicznego chrześcijanina w Polsce. Podkreślam, że nie dzieje się tak zawsze i wszędzie, ale dzieje się tak bardzo często. Ten trening ma miejsce bardzo często.
Antykatolicka formacja ewangelikalna w Polsce polega po pierwsze na stałym konfrontowaniu treści tej formy protestantyzmu z Kościołem katolickim. Katechumen dowiaduje się, że nie czcimy Marii i świętych, nie uznajemy papieża, nie chrzcimy niemowląt, nie uprawiamy kultu eucharystycznego, nie uznajemy hierarchii kościelnej, nie jesteśmy kościołem dogmatów i tradycji. Tak tworzy się ewangelikalna tożsamość negatywna. Po drugie, katechumen ewangelikalny, czy osoba na innym gruncie wdrażana w kanony ewangelikalizmu, otrzymuje tendencyjną informację o Kościele katolickim. Polega ona często na porównywaniu własnych mocnych stron ze słabymi stronami krytykowanej wspólnoty. Przykładowo mówi się, że nasi duchowni to przykładni mężowie i ojcowie, a duchowni katoliccy prowadzą podwójne życie. Nasze kościoły to braterskie wspólnoty, a Kościół katolicki to scentralizowana, bezduszna monarchia. Oczywiście rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, bo wiemy, że część duchownych ewangelikalnych prowadzi podwójne życie. A większość księży katolickich to ludzie integralni etycznie także w sprawach seksualnych. A Kościół katolicki potrafi tworzyć bardzo często przyjazne środowisko dla swoich wiernych. Ta tendencyjna prezentacja także polega na tym, że porównuje się w zestawianiu katolicyzmu i ewangelikalizmu dane biblijne z rzeczywistością krytykowanej wspólnoty, czyli zestawia się ideał z realiami, a powinno zestawiać się ideał z ideałem, założenia z założeniami i realia z realiami, fakty z faktami. Nietrzymanie się tej zasady jest oczywiście nieuczciwe. Przykłady takiego nieuczciwego traktowania Kościoła katolickiego są widoczne w publikacjach. Mogę wskazać kilka pozycji, ograniczę się tylko do dzieł tłumaczonych na język polski. James McCarthy, Ewangelia według Rzymu. Z jednej strony wykład tego, co jest w piśmie napisane, a z drugiej strony pokazane, co się w Kościele katolickim dzieje. A powinniśmy pokazywać, co się dzieje w naszych kościołach i co się dzieje w Kościele katolickim. Wtedy ten obraz nie jest taki jednoznacznie korzystny dla strony ewangelikalnej. Wolfgang Biene, ja też jestem katolikiem. Słowo Boże, a dogmaty Kościoła. Pismo Święte oczywiście wygrywa. Czy publikacja innego rodzaju, ale też właśnie służąca tym samym celom, ojca Chiniquy, kanadyjskiego ewangelikalnego prezbiterianina pod tytułem 50 lat w Kościele Rzymskim. To była bardzo mroczna postać. On objeżdżał tereny Ameryki Północnej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Inicjował także tumulty antykatolickie. Żył w latach 1809-1899. Książka wydana niedawno po polsku. Słyszę od księgarzy, że bardzo dobrze się sprzedaje właśnie w kręgach ewangelikalnych. I po trzecie, antykatolicki trening polega na wdrażaniu w niechęć. Polega na urabianiu tendencyjnego obrazu. Katolicy, a zwłaszcza duchowieństwo katolickie, to ludzie przebiegli, chciwi, podstępni, dwulicowi, sprytni, mają ukryty scenariusz. I to tę kliszę widać w traktowaniu papieża Franciszka. Franciszek tylko udaje miłego. W istocie jest bezwzględny i przebiegły. Nie chce dokonać przełomu, chce tylko poprawić notowania Kościoła katolickiego. I tutaj cytat z jednego z pism ewangelikalnych. To przykład, kiedy diabeł ukazuje się jako anioł światłości. Komunikat psychologiczny jest jasny. Mamy do czynienia z zarażaniem emocjonalnym, i to zarażanie oczywiście tworzy mur wrogości. To podejście z kolei jest instrumentem działalności misyjnej względem katolików, a oferta misyjna ma wówczas wymiar negatywny. Nie kieruje ku czemuś pozytywnemu, ale jest w istocie namową do porzucenia Kościoła katolickiego. I w ten sposób resentyment antykatolicki staje się jedną z podstawowych elementów tożsamości ewangelikalnego konwertyty. Szanowni Państwo, moralną niedopuszczalność takiego traktowania którejkolwiek wspólnoty religijnej można wskazać poprzez dokonanie eksperymentu, gdzie zamiast pojęcia katolicyzm, Kościół katolicki, wstawimy pojęcie baptyzm czy Kościół baptystyczny na przykład. I można wtedy mówić o tym, że baptyści to wspólnota, której celem jest rozbijanie spójności społecznej. Duchowni tej wspólnoty prowadzą swoją działalność głównie w celu osiągnięcia korzyści osobistej.
realizacji swoich ambicji, panowania nad grupami wiernych. Pójście tą drogą, przyjęcie tej konfesji jest drogą do degeneracji jednostki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie oczywiście z powodzeniem to ujęcie rozszerzać. Po ukazaniu cech ewangelikalnej antykatolickości przychodzi czas na zastanowienie się, czy istnieje jakaś inna droga. Pierwsza droga symbolicznie została tutaj zamarkowana postacią Ulfa Ekmana. Druga droga to właśnie droga antykatolickości. Myślę, że możliwe jest ukazanie postawy trzeciej. Możliwe jest wdrożenie postawy trzeciej. Zasadzałaby się ona na następujących zachowaniach. Przede wszystkim potrzebne jest uczciwe, zrównoważone, zobiektywizowane prezentowanie Kościoła katolickiego ze wskazywaniem własnych realiów. Uczciwa prezentacja Kościoła katolickiego przy zaznaczeniu, że w kręgach ewangelikalnych rzeczywistość nie jest taka różowa, jak to prezentuje się w propagandowych materiałach. Po drugie, konieczne jest istnienie jednej narracji prezentującej własne środowisko i prezentujące Kościół katolicki, a nie dwóch narracji na użytek własnej wspólnoty i na użytek kontaktów zewnętrznych. Są przypadki współpracy, są przypadki kontaktów między środowiskiem ewangelikalnym a środowiskiem katolickim. Bardzo często zasłania się pewien aspekt postrzegania Kościoła katolickiego przed reprezentantami tego Kościoła. Tak? Mamy wówczas do czynienia ze współpracą pragmatyczną, żeby nie powiedzieć cyniczną. Współpracujemy, aby coś osiągnąć, przez to ukrywamy część naszego zdania na temat środowiska zewnętrznego, z którym się spotykamy. Następny element tej postawy trzeciej, godnej polecenia, bo myślę, że etycznie zasadnej, to jest prowadzenie dialogu służącego przynajmniej pokojowemu współistnieniu. Jeśli nie współpracy, bo do tego potrzeba szczególnych przesłanek teologicznych, to przynajmniej służących pokojowemu współistnieniu. Wskazane byłoby na przykład zredagowanie wspólne prezentacji obu nurtów chrześcijaństwa, katolicyzmu i ewangelikalizmu, gdzie reprezentanci obu środowisk w sposób nieantagonistyczny przedstawią spuściznę własnego kręgu. Takie próby na świecie występują, że wskaże amerykańską inicjatywę Evangelicals and Catholics Together. Tak? Kilkanaście raportów dotyczących różnych aspektów teologii i między innymi także etyki społecznej. Dialogi międzynarodowe na płaszczyźnie globalnej prowadzone przez Światowy Związek Baptystyczny z Kościołem Katolickim, czy przez reprezentantów czołowych tradycji ziem świątkowych również z Kościołem Katolickim. Tam podstawą jest rzetelna informacja, uczciwe poznanie się i uczciwe mówienie o sobie w ramach jednej narracji. I na koniec chciałbym tytułem refleksji poddać następującą myśl pod rozwagę, nieco schematycznie. Zadaję pytanie, czy ulokowany w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale hymn o miłości jest tekstem potrzebnym wyłącznie w kontekście uroczystości zaślubin. Czy to jest jedyne przeznaczenie tego tekstu? Czy ten tekst ma szersze zastosowanie? Czy nie powinien być w ogóle miarą w naszej praktyce chrześcijańskiej? Miłość jest cierpliwa, uprzejma jest. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie zachowuje się nietaktownie, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie cieszy się z nieprawości, lecz raduje się z prawdy. Miłość wszystko znosi, każdemu wierzy, każdemu ufa, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje. Nie chcę proponować wizji naiwnej, która polegała na bezkrytycznym stosunku do otoczenia. Ale jednak imperatyw zawarty w tym pouczeniu apostolskim wydaje się jest oczywisty. Jeszcze może jedna myśl natury biblijnej. Oczywiście w kontekście takich wypowiedzi jak moja pojawią się głosy wskazujące Jezusa Chrystusa jako tego, który w sposób bardzo stanowczy sprzeciwia się strukturom religijnym swojego czasu, praktykom religijnym swojego czasu. Mówiąc o tym jednak zapominamy, że Jezus występuje przeciwko strukturom własnego wyznania.
Jezus z Nazaretu jest osobą wyznania mojżeszowego i występuje przeciwko religii mojżeszowej, chce zmian w ramach swojego wyznania. To ostrość naszych postaw powinna znaleźć zastosowanie w ramach Kościoła Chrześcijan Baptystów, w ramach Kościoła Ziemświątkowego, w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że nie mamy zachować osądu, roztropności, ale przy zachowaniu tych wszystkich kanonów, o których powiedzieliśmy. Kończąc, szanowni państwo, w niniejszym wystąpieniu starałem się naszkicować trzy podstawowe postawy ewangelikalne wobec katolicyzmu. Pierwsza polega na bezkrytycznej fascynacji katolicyzmem, którą można przypisywać wcześniejszemu indyferentyzmowi doktrynalnemu. Druga to jest postawa tutaj wytknięta, programowego, kultywowanego świadomie bądź nieświadomie antykatolicyzmu, który to antykatolicyzm określamy nawet mianem obsesji przedmiotowego środowiska. I wreszcie postawa trzecia to jest postawa rzetelnego postrzegania Kościoła katolickiego jako zróżnicowanej, złożonej wewnętrznie wspólnoty chrześcijańskiej, doznającej, jak każda rzeczywistość społeczna, ustawicznych przeobrażeń, także ewidentnie pozytywnych, lecz wspólnoty spotykającej się z uzasadnioną w wielu aspektach protestancką niezgodą. Ta trzecia postawa wymaga wielkiego nakładu pracy, rewizji stereotypów, uprzedzeń i otartych metod kształtowania własnej tożsamości religijnej. Przywódcy i duszpasterze polskiego ewangelikalizmu powinni odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku będą prowadzić to środowisko, jeśli chodzi o stosunek do największej wspólnoty religijnej w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Katolicyzmu jako optymalnej jego zdaniem formy realizacji ideału chrześcijańskiego. Wydaje się, że podobna postawa jest typowa dla wielu innych kręgów. Mój przedmówca wspomniał grupę skupioną wokół Kenneta Copelanda i Tony Palmera, do których 21 stycznia bieżącego roku zwrócił się, zresztą bardzo ładnie, wzruszający sposób, papież Franciszek za pośrednictwem iPhone'a. Obecnie jesteśmy w zdaniu, jakie przedstawił zaskoczonemu zborowi, który swojego czasu zbudował od podstaw, i równie zaskoczonym liderom tego zboru, stwierdził, co następuje. Zobaczyliśmy w Kościele katolickim wielką miłość do Jezusa i zdrową teologię opartą na Biblii i klasycznym dogmacie. Doświadczyliśmy bogactwa życia sakramentalnego. Dostrzegliśmy logikę posiadania solidnej struktury kapłańskiej, która strzeże wiary Kościoła i przekazuje ją z pokolenia na pokolenie. Spotkaliśmy etyczną i moralną siłę oraz... Szanowni państwo, niespełna miesiąc temu, w niedzielę 9 marca 2014 roku, znany i bardzo kontrowersyjny szwedzki pastor charyzmatyczny Ulf Ekman ogłosił, iż zamierza konwertować do Kościoła katolickiego. W oświadczeniu stałość zdolną do przeciwstawiania się opinii ogółu, a także miłosierdzie względem biednych i słabych. I wreszcie nawiązaliśmy kontakt z milionami charyzmatycznych katolików i zobaczyliśmy ich żywą wiarę. Koniec cytatu. Już ta wypowiedź byłego pastora Ulfa Ekmana wskazuje, jakich deficytów doświadczał szwedzki charyzmatyk, znany przecież przez wiele lat z krzewienia teologii sukcesu, z krytykowania protestantyzmu jako uprawnionej biblijnie formy chrześcijaństwa, krytykowania klasycznych pojęć teologicznych ukształtowanych w historii teologii chrześcijańskiej, znany z kontrowersyjnych proroctw, i znany też z wielkiej pewności, jaką przypisywał kolejnym swoim krokom, także temu krokowi z 9 marca 2014 roku. Można przyjąć, że reprezentowana przez Ekmana relatywizacja klasycznej spuścizny ewangelikalnej i też indyferentyzm doktrynalny, z którego był znany, otworzyła drogę do przyjęcia